pierwszy, może drugi, trzeci, może czwarty koncert Autopsji w Bydgoszczy. I pamiętam, że zagrałem koncert, podchodzi do mnie facet, taki w podeszłym wieku, taki zajechany życiem mocno i mówi do mnie: Adam, dzięki wielkie, ale dzięki tobie przestałem pić alkohol. I powiem wam szczerze, że to był taki moment wtedy, w 2013 roku, że jako taki małolat, który sam walił gorzałę, przyjęło to ostro, albo odrzucił twarde narkotyki, więc trzeba było czymś sobie uzupełnić, że tak powiem, dobrodziejstwa, nieświadomości. To wtedy poczułem, jaką moc ma ta płyta. Autopsja. Wiadomo, jak jest. Dziś inaczej na to patrzę, ale wciąż to jest debiut, pierwszy album. Od tego wszystko się zaczęło. Od utworu Nerwobóle. Tak. Nerwobóle, które mam, kiedy wyczuję. Pseudo kolegów mem tych jednych piszuje. To, co mnie denerwuje. Ponury świat, który obserwuje i mnie dni. Kiedy przekalkuluję, ile dni zostało straconych, bo kolażuję. Jak mogę, staram się i nie ryzykuję. Hajsu brakuje, a jak wół nie haruje, dopadają złe myśli, po których mam nerwobóle. Chcesz rozmawiać z kołotą, bo masz do spłacenia kwotę, to spłać, bo mogą zajebać pod żebro kosę nieraz. Popełniasz błąda wokół i siwego, co dzień się dłuży i noce, więc po pakiecie chodzę do pata w kurwie, nigdy to się staje prawdziwością. Wtedy rozumiesz, jaką rodzina wartością. Aby. Słuchajcie, moi drodzy, przejdźmy może dalej. Okay. Pierwszy dzień w piekle. Pamiętacie tę płytę? Tak. Po tej płyty chcieli mnie w kafran zawinąć. Mówią, odklejony typ. Wszyscy czekali na Autopsję 2, prawda? Znów igra z losem 2, idę doliną 2, Nerwobóle 2, a tu nagle wychodzi pierwszy dzień w piekle, nikt nie wie, o co chodzi, jakieś pojebane bity, pojebane teksty, coś typowi się odkleiło. No ale spokojnie, to nie koniec. Potem wyszedł Czyściec przecież. Jeszcze bardziej odklejony typ. Temu to już się w ogóle pojebało. Więc, żeby nakarmić tych wszystkich, którzy tak mówili, wydałem płytę Czyściec, która była jeszcze bardziej pojebana niż pierwszy w piekle. Prawda? A to już oczywiście mówiłem. Więc nadszedł czas na źródło. I wtedy już wszyscy wrzucili mnie do wora, a wór do jeziora. Prawda? Odklejony ty, co się roślina piekła i co on w ogóle gada. I nagle proces. I nagle proces, tak. Yeah. Odpalił się proces u wielu ludzi. Zatoczyliśmy koło. I moje melancholie wydały. Tak? Tak to wygląda. Słuchajcie, to może coś z pierwszego dnia w piekle, co na to? Super! Nie, ja tu mam wybrane utwory, wiecie co? Nie byłem w stanie wszystkiego nawinąć. Nie, takie dwa utwory dla mnie, które są bliskie. Awaritia, chciwość. Dawno tego nie grałem na koncertach, wiele lat. Wiele mam się go rozumiałem, dobra? Kręci nosem, bo chcą wszystko na siebie. Spokojnie, ja poniosę cały dobromyt twój. W dodatku swój nos wypchany po brzegi mój. Pieniędzmi i docen, bo pościmy ze mnie skór nędzy. A on se w głowie, że jest chciwy, bo do piekła cię zaniesie. Spotkał się z panem kiedym bosem, to tak spieszy. On w ręku trzyma twój ząb, panie gosem. I przypieczę czas po stu, bo spotkasz się przelotem ku twojej ucieszy. Dlaczego? Przepomnij z
ostrogi, stawiam na próbę. Jest w tym coś wstydliwego, czuję się jakbym był czułem. Czułem, że jest to, gdy stułem się na ulicy, a ponure widziałem kolory, ty piłem bój do budy. Kiramem koks i mordę sobie byłem, jak co noc kombinowałem sos, ty paluchę wcierać wciąż zło, kobiety czuć moc, lecz na trochę nigdy nie miałem czasu na kajucy do góry. Lecz chciwość zniszczyła mi imię, zniszczyła też miłość, zrzucając na mnie winę, ma na przyszłość, nie ma jej, bo na linę rzuciłem się i się powiesiłem. Ty ile jesteś w stanie sobie zarzucić, tyle, że połowę muszę porzucić, lecz się nie da, więc życie swe musiałem skrócić, do wspomnień wrócić, przemyśleć to i się nad tym skupić. Co wtedy czułeś? Zażenowany, żal do samego siebie, a wiecie, że w miejscu stanu jest tak uciążliwe, że pranie traków, które wjeżdżają na banie, dają znieczulice czasem, a czasem jak za pierwszym razem, dają euforię, jaką daje tobie widok na morie i jej złoto, póki grane w torbie już masz, a torbę zarzuconą masz na sobie, idziesz ci nodalce złoto, a gdzie nigdy się nie dowie, to powiedz jak się czułeś, gdy stałeś naprzeciw tego, którego okradałeś, bo byłeś chciwy i bardzo chciałeś mieć jak najwięcej dla siebie chami, czy się go bałeś, czy sytuacji zaistniałej wami, sumienia się odbawiały, było coraz ciężej, z myślami nieczystymi, nie da się żyć, idzie prędzej się powiesić. Dlatego to zrobiłem i niech każdy uwierzy, że w życiu da się z małych rzeczy cieszyć. Uwierz, znam tak, co są pozerami, uwierz mi, padak, nie odróżnisz od taki, matasz i zaznaczy, że inny ma braki w charakterze, a sam jest pazerny na pewnie. Nareszcie by nie wytrzymał dnia, a w parterze dostałby ostrych pierd, bez zbędnych orzeczy. Jest to mam na myśli, większa z nich to frajerzy, nie zaprzeczy, nienawiści nim nie brak do nich przecież. Nie chce mi się gadać, kto ma liczyć, ten wie. Trzeba działać, trzeba pracować nad sobą co dzień, wolę odstawać od społeczeństwa charakterem. Jestem sobą, psychoradem, nie jestem serem. Stronie od chciwości, bo cię spotka kara sroga, zobaczysz sam sobie podpora. Zobaczysz jak to jest być tym, z kim nie chciałeś na co dzień żyć, bo miałeś go za wroga. Wartości twych, a chciwości nie brak ci, więc od niej stroni, bo będziesz jak ci, co nie stronią. I biedni po świecie chodzą, wierni swej chciwości i nic tą chciwością nie robią. Brawo! Thank you.